Witam serdecznie na moim kanale. Dziś przedstawię Wam ładowarkę na akumulatory 18650. W sumie nie tylko do tego. Budowa, jak widać, prościutka. Niestety będę musiał pokazywać długopisem. To chyba lepiej niż paluchem. Mamy tak, koszyki 18650, 4 sztuki. Powerbank i huba. Do tego układy TP4056 1 amperowe, a i włączniczek. Teraz tak, akurat miałem jeden koszyk pojedynczy i potrójny. Potrójny był zrobiony na zasilanie 12 V. Wystarczyło obciąć sprężynkę, była z tej strony, przełożyć ją na tą stronę. Cały minus, to znaczy wszystkie te minusy są połączone równolegle, ponieważ układy TP4056 one również korzystają z wspólnego minusa. Natomiast zresztą tak jak tu może widać, ale raczej nie widać, minusy są również połączone równolegle. Także tylko jedno odprowadzenie do minusa baterii jest. Teraz tak. Huba akurat znalazłem w Carrefourze w takim małym pojemniczku. Jest to hub bodajże 2.0. Huba niestety trzeba rozmontować na części pierwsze. Ominąć układ, który odpowiada za rozdzielanie sygnału na poszczególne wejścia USB. W wejściach USB należy poobcinać i zmostkować, czy połączyć razem ze sobą piny numer 2 i 3 i doprowadzić zasilanie bezpośrednio na piny plusa i minusa. Co dalej? Czemu tutaj się znalazł powerbank? Ponieważ to nie jest tylko ładowarka, ale również służy mi do rozładowywania akumulatorów. No, z racji tego, że lubię poszukać jakichś popsutych, już niesprawnych akumulatorów od laptopów, ażeby sprawdzić ich pojemność, przynajmniej mniej więcej jaka jest i czy w ogóle są sprawne, potrzebuję rozładować do określonego napięcia. Tutaj to napięcie to jest 3,3 chyba volta. Albo 3,4 V, już nie pamiętam. Proces rozładowania bardzo prosty. Wystarczy wsadzić do powerbanku akumulator. Po chwili pojawia się napięcie na całym układzie. I teraz rozładowanie. No tutaj jest akurat kilka sposobów. Mój ulubiony to jest 5 starych oporników 50-ohmowych. Bodajże to są 5-watowe. Nie. 1-watowe. Jakieś zabytkowe. Po włączeniu ich do zasilania momentalnie zaczynają przerabiać energię elektryczną na energię cieplną. Dzięki temu bardzo powoli, bo w tempie 400 mA rozładowują się. Zresztą to można bardzo łatwo zaobserwować na miernikach USB, a które są niestety potrzebne w trakcie ładowania. Teraz tak. To sobie odłączymy. Wszystko jest zasilane z zasilacza ATX, czyli komputerowego, zmostkowanego tak, żeby po włączeniu od razu pojawiało się napięcie. Czemu jest ten włączniczek? Ten włączniczek, no jak się okazało we wcześniejszej próbie konstrukcji, zasilacz ATX po włączeniu powerbanka powoduje zwarcie. Powerbank momentalnie się wyłącza i
nie ma możliwości rozładowania. Natomiast zresztą to można zademonstrować. Teraz się uruchomi. Włączamy włączniczek i już mamy piękne zwarcie. Wystarczy go cofnąć i załącza się na nowo. Chińskie powerbanki mają to do siebie, że są jakoś dziwnie skonstruowane. Wystarczy tylko jedna wtyczka do rozładowywania i ładowania akumulatorka. Co dalej? Układy TP4056 połączone są również równolegle. Czyli wychodzi tutaj jeden plus i poszczególnie rozdziela się na wszystkie układy TP, łącznie do huba. Teraz tak, wada konstrukcyjna. Przede wszystkim, jeżeli będziecie chcieli coś takiego skonstruować samemu, grubszy przewód. Bo przy ładowaniu 5 sztuk, no ten przewód staje się już wyraźnie cieplejszy. Czyli jego wydajność jest raczej mała. Jeżeli chcecie włączniczek, proponuję tu zainstalować przekaźnik. Wtedy też również nie będzie się grzał. Ja maksymalnie wyciągnąłem z tego układu około chyba 7 A. Na zasilaczu jest napisane, że wytrzyma 10. Nie chcę testować, bo szkoda mi zasilacza. W szczególności, że to jest jakiś no name. Wyciągnięty też z komputera, z Castoramy, który sobie leżał i czekał na mnie. Koszt budowy takiego urządzonka, no to jest, są naprawdę śmieszne pieniądze, bo za układy od naszych My Friend, chińskich przyjaciół, zapłaciłem bodajże około 5 zł. Koszyki, no koszyki były droższe, granica chyba 7 zł wyszło. Powerbank kosztuje około 3 zł. No, włącznik i tak dalej, to już nie liczę nawet tego. A huba znalazłem, tak jak mówiłem, w Carrefourze bodajże. Reszta to już własna inwencja twórcza. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednym błędzie konstrukcyjnym. Tutaj te przewody, które są puszczone do plusa i minusa, również trzeba dać no, grubsze. Bo one też lubią się bardzo nagrzewać. Ogólnie wykonanie układu, wykonanie całej tej ładowarki, rozładowarki, ładowarki uniwersalnej, bo można też tu ładować telefon, inne urządzenia przenośne, powerbanki i podobne rzeczy. Wykonanie na truje z minusem, natomiast działanie jak najbardziej na piątkę. I bardzo prosta konstrukcja i przede wszystkim ekonomiczna. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Piszcie komentarze. Zobaczymy, co tam ciekawego się znajdzie. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę. Zasubskrybujcie kanał, bo na pewno na tym jednym filmiku się nie skończy. Jeszcze mam kupę innych fajnych projektów. Także, żebyście niczego nie ominęli. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i